misja Chrystusa, którą chcemy się tym razem zająć, to misja odszyfrowania, odkodowania człowieka. Zobaczymy to na przykładzie jednego z wielu, których Chrystus odkodował, a więc świętego Mateusza. Mateusza, który był celnikiem, a więc grzesznikiem. Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Byli znani nam z Ewangelii celnicy i poborcy podatkowi. Po grecku nazywano ich telonajem. To oni właśnie zajmowali się pobieraniem wszelkiego typu opłat. I jak nie trudno domyślić się, że właśnie przez swoją pracę nie byli zbyt lubiani przez innych. Do tego stopnia, że historyk Pliniusz Starszy nazywa ich wręcz ludźmi już nie drugiej nawet kategorii, ale trzeciej kategorii. Dla Rzymian, a więc dla okupanta, dla tych, którzy okupowali Judeę, byli zwykłymi najemnikami, których łatwo jest kupić właśnie za pieniądze. Natomiast dla tych, którzy zamieszkiwali Judeę, byli zwykłymi kolaborantami i zdrajcami, no bo występowali w imieniu okupanta. Powszechnie byli uważani za ludzi nieuczciwych, choć tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście tak było do końca. Bo przecież fakt, że wykonywali pracę, która nie cieszyła się zbytnią sympatią, a więc pobierali cła i pobierali podatki, to wiadomo, że ludzie wtedy od razu powiedzą, że to złodzieje, że kradną, że są nieuczciwi. Zapewne wśród nich było też i wielu takich, którzy dali się skusić i pobierali opłaty zbyt wysokie, czy też rozliczali się niezbyt uczciwie. Nawet w Ewangelii nazywani są wprost właśnie grzesznikami. I teraz spotykamy jednego z nich, znamy jego imię, jest wymieniany w Ewangelii, a więc jednego z tych celników, tych telonaj, poborców podatkowych, jest nim właśnie Mateusz. Mateusz, który znamy jego drugie imię, Lewi, był synem Alfeusza. Jednocześnie wiemy, że Chrystus powołał go do grona 12 wybranych, a też przypisujemy mu autorstwo właśnie jednej z czterech Ewangelii, Ewangelii według świętego Mateusza. I teraz można sobie zadać pytanie, czy ten człowiek, który w powszechnej opinii ludzkiej był niejako zaszyfrowany, zakodowany, czy też miał przyklejoną etykietę złodzieja,
człowieka nieuczciwego. Czy rzeczywiście był takim człowiekiem? Bo wydaje się, że jednak to było to, co ludzie widzieli, to, co chcieli widzieć i być może to, co i sam Mateusz o sobie myślał, no bo skoro wszyscy za takiego go uważali, więc za takiego się uznawa. Niemniej jednak pojawia się Chrystus, który nie przejmuje się tymi szyframi, nie przejmuje się tymi kodami, nie są one dla niego przeszkodą, ale patrzy tam, gdzie oko ludzkie nie sięga. Potrafi w człowieku dostrzec to, czego chyba nawet sam człowiek zobaczyć nie jest w stanie. To, co potrafi dostrzec tylko sam Pan Bóg. Szyfry, jak wiemy, dzisiaj są powszechne i bardzo popularne. Ludzie zakładają szyfry do wszystkiego. Do drzwi, do komputera, do telefonu komórkowego. W banku, do konta też trzeba mieć jakieś kody, jakieś szyfry. Tak więc szyfry są, można powiedzieć, powszechne w życiu, ale też często zdarza się, że ludzie potrafią zaszyfrować drugiego człowieka albo i siebie samego. Tak zwane naklejki, które tak często przylepiamy komuś. Ten jest taki, tamta jest taka. No i już wiemy, jacy są. I myślę, że właśnie takie szyfry obowiązywały zawsze. Również w Ewangelii spotykamy ludzi, którzy też byli zaszyfrowani, ale zaszyfrowani przez grzech. To, co poprzedza powołanie celnika Mateusza, to te dwa uzdrowienia. W Ewangelii według świętego Łukasza to jest uzdrowienie trędowatego i uzdrowienie paralityka. I teraz, co ciekawe, trąd w tamtych czasach uważany był nie tyle za chorobę fizyczną, chorobę ciała, co bardziej za chorobę duszy. Również w tym znanym nam epizodzie uzdrowienia paralityka, wtedy, kiedy to ci czterej genialni przyjaciele znaleźli sposób, aby tego człowieka, który no, sam nie mógł dojść, dopchać się do Chrystusa, nie mógł się poruszać, żeby otworzyć dach i spuścić go tak, aby jako był przed Chrystusem. Wtedy właśnie Chrystus wypowiada te charakterystyczne słowa: Twoje grzechy są Ci odpuszczone. A więc również uzdrawia duszę tego człowieka. W Ewangelii według świętego Mateusza spotykamy wcześniej jeszcze uzdrowienie dwóch opętanych, a tutaj ewidentna choroba duszy, z której właśnie Chrystus uwalnia tych dwóch ludzi opętanych przez złego ducha. I teraz właśnie te uzdrowienia, które następują bezpośrednio przed tym szczególnym spotkaniem Chrystusa z celnikiem Mateuszem, wskazują nam na to, że celnicy, czy celnik Mateusz, nie tyle miał, czy był chory zewnętrznie, czy miał problemy z tym, co na zewnątrz, ale tam chodziło o to, żeby zobaczyć to, co jest w duszy tego człowieka. I te wszystkie kody, szyfry, etykiety, które ludzie
nakładali właśnie na celników, tych telonaj, powszechnie uważanych za ludzi nieuczciwych, za grzeszników, dla Chrystusa nie stanowią żadnej przeszkody. Chrystus nawet tymi kodami się nie przejmuje. Chrystus patrzy w głąb duszy człowieka i tak samo spojrzał i zobaczył to, co Mateusz, pomimo wykonywanego zawodu, który nie cieszył się sympatią ludzi, to, co Mateusz ma zapisane, wyryte w głębi duszy. I dlatego kieruje do niego właśnie te słowa: pójdźcie za mną. A odpowiedź? Odpowiedź jest, jak zawsze, natychmiastowa. Ponieważ Chrystus odczytuje prawdę o Mateuszu. Nie tę obiegową opinię, która być może i nawet została już zaakceptowana przez samego Mateusza, przez samego Lewiego. Dlatego później Mateusz zaprasza Chrystusa do swojego domu, a jako że tam gromadzili się jego koledzy, zapewne tworzyli jakąś grupę społeczną, która wzajemnie się wspierała, wzajemnie się rozumiała. Dlatego przychodzi tam do tego domu Mateusza wielu takich właśnie grzeszników i celników. I tak jak uzdrowienie paralityka z grzechu wzbudziło oburzenie faryzeuszy i uczonych w piśmie, podobnie obecność Chrystusa w domu celnika, grzesznika, Mateusza, budzi ich oburzenie. I wtedy Chrystus wyjaśnia, o co chodzi tak naprawdę Panu Bogu. Nie o co chodzi ludziom, ale o co chodzi Panu Bogu. Miłosierdzia pragnę bardziej, nie tylko ofiary. Miłosierdzia. Z tym przychodzi Chrystus na ten świat. Przychodzi właśnie do grzeszników zniewolonych przez grzech, po to, aby ich z tego wyzwolić. Powołanie Mateusza. Wiemy, że Chrystus dociera do głębi duszy Mateusza miłosierdziem. To jest ten szyfr, jaki Pan Bóg używa, aby odczytać człowiekowi jego prawdziwe ja. Niemniej jednak dzisiaj mamy do czynienia z dosyć szczególnym problemem, ponieważ wielu ludzi odrzuca to Boże miłosierdzie. Wielu ludzi pretenduje, aby zło nazwać dobrem, aby kłamstwo nazwać prawdą, aby głupotę nazywać mądrością, a nienawiść miłością. I teraz pytanie, czy do takich ludzi Chrystus znajdzie szyfr? Czy będzie w stanie odczytać im to piękno, które Pan Bóg zapisał w ich sercach? Ponieważ u Mateusza mamy właśnie tą gotowość, tą otwartość właśnie na to, aby Bóg mógł odczytać swoim miłosierdziem. Jak to pięknie wyraził Ojciec Święty Franciszek, który właśnie w swoim papieskim motto zawarł tę myśl z komentarza do powołania świętego Mateusza, do powołania celnika Mateusza, że Chrystus spojrzał na niego miłosierdziując, a więc spojrzeniem dynamicznym, przepełnionym miłosierdziem. I właśnie takie spojrzenie Boga dotarło do głębi duszy
celnika Mateusza sprawiło, że Mateusz zrozumiał, kim jest, i właśnie to miłosierdzie było tym kluczem, którym Chrystus otworzył drzwi do jego serca, tym kluczem, którym odczytał mu powołanie, to powołanie, które sam zapisał w jego sercu. Jednak jeśli dzisiaj ludzie odrzucają Boże miłosierdzie, być może dlatego jest tak mało powołań, ponieważ choć Bóg patrzy miłosierdziem na człowieka, to jednak człowiek nie pozwala ogarnąć się, obudzić się temu Bożemu miłosierdziu. Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.